Dlaczego to cud? Bo? Przeżyli. To były bardzo ciężkie przypadki i wydawało nam się, że nie da się uratować, a się udało. No mnóstwo mamy tych problemów i tak na co dzień o tym się nie mówi. Ci rodzice potem też borykają się z dużymi wyzwaniami. Bardzo jestem im wdzięczna za uratowanie naszego synka i będę wdzięczna na pewno do końca życia. Jakie dziecko określamy mianem wcześniaka? Określamy naszego superbohatera, ja bym tak powiedziała, ale to są dzieci, które są urodzone przed 37 tygodniem ciąży. I musicie też Państwo sobie zdawać sprawę, że pacjent, który jest urodzony w 36 tygodniu, to nie jest pacjent, który jest urodzony w 26. I każdy z tych pacjentów ma swoje wyzwania, ale każdy jest niedojrzały i ten, mimo że wydaje się, że to jest taki maluszek, troszkę mniejszy, no to każde dziecko boryka się ze swoimi problemami. Są to problemy dotyczące każdego narządu, można powiedzieć układu oddechowego, układu krążenia, ośrodkowego układu nerwowego, układu krwiotwórczego. No mnóstwo mamy tych problemów i tak na co dzień o tym się nie mówi, ale może dobrze, że dzisiejszy ten dzień jest, że możemy powiedzieć, że ci rodzice potem też borykają się z dużymi wyzwaniami i na nich w dużej mierze też ta opieka dalsza jest skupiona, żeby doprowadzić tego naszego pacjenta do tego, żeby on mógł dobrze funkcjonować i bezpiecznie funkcjonować w naszym życiu. Ja uważam, że czasami jest i cud potrzebny. Nasza praca, tak, bardzo zgrana zespołowa praca, ale są też inne czynniki. Im dłużej pracuję, tym wiem, że coś wpływa jeszcze na to wszystko. Chcemy, żeby nasz wcześniak był zaopiekowany, żeby rodzice wychodząc z naszego oddziału potrafili się nim zaopiekować, żeby umieli go karmić, żeby umieli go odpowiednio pielęgnować. Mają taki instruktaż też prowadzony przez panie położne, przez panią właśnie fizjoterapeutkę czy logopedą. Też zapewniamy naszym rodzicom, zawsze wychodząc stąd, mają skierowania do poradni, także nie muszą borykać się z tym, że nie mogą umówić jakiejś poradni, jakiegoś specjalisty, więc tutaj są zaopiekowani. Mają też naszą poradnię, poradnię neonatologiczną, gdzie przychodzą, gdzie robimy kontrole okresowe, gdzie badamy też neurologicznie, badamy również ten układ krwiotwórczy, robimy USG, więc jest to taka kompleksowa opieka, ale tych poradni, taki malutki, naprawdę najmniejszy pacjent ma mnóstwo i to rodzice w zasadzie mają taką rolę, że ciągle gdzieś chodzą, jeżdżą, wymaga to dziecko potem długiej też terapii. Także jest to ogromna rola. Pewna pani doktor powiedziała mi, że nikt pani w życiu tak nie zaskoczy jak noworodek. W perspektywie tych kilku miesięcy, na których tutaj jestem, to prawda, generalnie nigdy niczego nie możemy być pewni. Wydaje nam się, że dziecko będzie dobrze wyglądało, będzie się zachowywało, prezentowało się i nas zaskakuje. Czasami jest też w drugą stronę, że no liczymy na cud, można powiedzieć, że coś się wydarzy i tak się dzieje. I te cuda widać na naszym oddziale. Dlaczego to cud? Bo? Przeżyli i wyszli i jak widzimy, że się dobrze rozwija na tym etapie, na którym są. Mamy kilka takich przykładów. To były bardzo ciężkie przypadki i wydawało nam się, że pomimo naszych najszczerszych chęci, pomimo zadań, które wykonywali specjaliści, że nie da się uratować, a się udało. Więc jak gdyby to jest taki namacalny przykład, że warto to robić, że trzeba to robić jak na najwyższym poziomie, że trzeba się ciągle doszkalać, no bo pomagamy i niesiemy no życie tym pacjentom. Na ten moment już teraz, jak już jest wszystko ustabilizowane, no to już tak, człowiek jest bardzo szczęśliwy, bardzo się cieszy z każdego dnia spędzonego, z każdej minuty tak naprawdę spędzonej z tym maleństwem i już teraz wiemy, że już tylko do przodu i coraz lepiej. Jesteśmy już tutaj 116 dni dokładnie, bo jest jednak, liczy się każdy dzień. Zaczął się po prostu przedwczesny poród, coś się tam podziało. Za szybko się maleństwo pchało na świat, 25 tydzień ciąży, więc bardzo szybciutko. Na początku był dość trudny ten czas, bo przyjeżdżało się z dużym stresem, bo nie było wiadomo tak naprawdę każdego dnia, czy coś nowego wyjdzie, co będzie się działo, czy wszystko w porządku. No a na ten moment, tak jak właśnie mówiłam już teraz, z uśmiechem na twarzy i spokojnym sercem. Myślę, że już na dniach mamy nadzieję, że kwestia 2-3 dni i będziemy już w domku. Panie położne, lekarze, cudowni, cudowni ludzie z wielkie serce oddają w tą pracę, w opiekę i ratowanie życia tutaj tych maluszków. Także bardzo jestem im wdzięczna za uratowanie naszego synka i będę wdzięczna na pewno do końca życia.